Państwa rynkiem odnawialnych źródeł energii i polską elektroenergetyką, bo mamy za ubiegły rok rekordową liczbę odmów przyłączeń odnawialnych źródeł energii do sieci. Aż 7448 razy odmówiono takich przyłączeń, co jest wzrostem o 60% w porównaniu do 2022 roku, wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, co oznacza, że do systemu nie zostały przyłączone urządzenia, które łącznie mogły wytworzyć 84 gigawaty prądu. Jak podaje URE, podana wartość jest sumą mocy ze wszystkich wniosków. Jednocześnie według urzędu nie jest to realna wielkość mocy, dla której nie uzyskano przyłączeń w minionym roku, między innymi z tego względu, że część przedsiębiorców kilka razy składała te same wnioski o przyłączenie do różnych miejsc w sieci, a najwięcej odmów wydania warunków przyłączenia do sieci miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Z danych URE wynika, że 3600 wniosków dostało odmowę ze względu na brak warunków technicznych przyłączenia do sieci, wynikających przede wszystkim z przeciążenia sieci średnich i wysokich napięć oraz z braku zapasu mocy w głównych punktach zasilania. To było w roku 2023, a my postanowiliśmy sprawdzić, czy w 2024 utrzymują się te same bardzo złe tendencje. Między innymi dlatego, że kolejne spółki giełdowe publikują związane z fotowoltaiką, przede wszystkim publikują bardzo słabe wyniki finansowe za drugi kwartał i za pierwsze półrocze. Naszym gościem jest Zbigniew Prokopowicz, prezes firmy Luneos. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. No panie prezesie, pierwsze i podstawowe pytanie, no to jest właśnie to, jak pierwsze półrocze minęło na tym rynku. Czy jak będziemy czytać dane za 2024 rok, to będą podobne liczby odmów, jak były w 2023? Jakie są doświadczenia pierwszego półrocza? To jest bardzo dobre pytanie. Obawiam się jednak, że będziemy widzieć podobne jak gdyby zjawisko nie tylko w tym roku, ale w kolejnych następnych latach. Z czego to wynika? Otóż polski system elektroenergetyczny przechodzi ogromną transformację. Źródła konwencjonalne, które stanowiło bazę tego wytwarzania, one stopniowo będą wycofywane z użytkowania, na to miejsce wchodzą coraz bardziej istotne i rosnące źródła odnawialne, które no, charakteryzują się zmiennością wytwarzania. Po to, żeby dostosować polską sieć elektroenergetyczną do nowego miksu energetycznego, a przypomnę Państwu, że przewiduje się, że źródła odnawialne w tym miksie będą stanowić w roku 2031 około 2/3 z obecnych mniej więcej 20%, także 20% teraz, 2/3 za mniej więcej 10 lat, no będzie to wymagało ogromnej zmiany i ogromnych inwestycji. Te inwestycje są szacowane w sieć tak zwaną dystrybucyjną na poziom około 130 miliardów złotych do 2030 roku. Czyli w ciągu najbliższych kilku lat 130 miliardów złotych musi zostać wydane na modernizację sieci dystrybucyjnych oraz kolejne 30 miliardów złotych na modernizację sieci przesyłowej. To jest 160 mniej więcej miliardów złotych w ciągu 6 najbliższych lat. To są ogromne inwestycje po to właśnie, żeby móc tą sieć dostosować do rosnącego jak gdyby udziału w wytwarzaniu źródeł odnawialnych. Więc będziemy mieli taką sytuację przez wiele następnych lat jeszcze. Panie prezesie, a to są inwestycje, które... Ale będzie coraz... kto musi ponieść ich koszty? Koncerny? Spółki dystrybucyjne. Spółki dystrybucyjne PGE, Energa, Enea, Tauron oraz polskie sieci elektroenergetyczne. Tak. Wie pan, bo te kwoty robią wrażenie, te dziesiątki miliardów, no ale tak biorąc pod uwagę, że w naszych rachunkach za energię elektryczną jest taka skromna opłata 4 zł 60 kilka groszy za tak zwanej opłaty OZE, która ma być właśnie przeznaczana na dostosowywanie się do nowych warunków, no to jak tak przemnożyć przez same gospodarstwa domowe, które przyjmijmy zużywają po jakieś 2,5
megawattogodziny, bo to jest 4,60 kilka groszy za megawattogodzinę, to tak z grubsza same gospodarstwa domowe co roku płacą z 12 miliardów. No więc przez lata do 2030 roku, no to tak z 70 miliardów, no to jakby się pojawi w tym systemie. Nie powinno być problemów z tymi inwestycjami, żeby je sfinansować. Po stronie właśnie energii, Tauronu, PGE, czy Enei. Ja się absolutnie z panem zgadzam. Te pieniądze, jak gdyby przynajmniej w, powiedzmy, w 50-60% są zabezpieczone. Brakuje jeszcze kolejnych 40-50%. Część tych środków będzie przeznaczona z KPO. Znacząca część środków KPO pójdzie na modernizację sieci elektroenergetycznej. Zresztą pierwsze pieniądze już w tym roku właśnie w pierwszej kolejności poszły. No, z jednej strony mamy kwestię pieniędzy, a z drugiej strony mamy kwestię czasu. To są ogromne inwestycje wynikające, wymagające no, nakładów inwestycyjnych i procesu developmentu, więc pieniądze są jakimś problemem, ale pewno mniejszym problemem. No, wymaga to czasu, tak? Więc zaryzykuję. Zaryzykuję pytanie, czy przypadkiem nie jest to kwestia woli, bo jeśli chodzi o czas, no to mniej więcej od 2010 roku było wiadomo, w którą stronę zmierza elektroenergetyka i nie wiem, czy nie brakuje po stronie dużych koncernów energetycznych po prostu dobrej woli. Ma pan rację, to wiadomo, w którym kierunku zmierza energetyka, przynajmniej fachowcy o tym informowali, wszyscy racjonalni ludzie o tym wiedzieli. Niestety nie było do tej pory przez ostatnie kilka lat woli takiej politycznej, żeby to realizować. Była ciągła jak gdyby walka o to, żeby utrzymać źródła konwencjonalne. Inwestycje jeszcze pamiętamy niedawno w elektrownia Ostrołęka i tak dalej, źródła węglowe. No wreszcie dotarło do wszystkich, no, że nie da się zawrócić Wisły, tak? Więc technologie odnawialne, które są dzisiaj zdecydowanie najtańsze, one będą odgrywały istotną rolę. Więc trochę czasu stracono, no a teraz się, że tak powiem, zaczyna w tym kierunku coś dziać i woli. Nie powiedziałbym, że brakuje jak gdyby woli, bardziej brakuje dynamizmu i szybkiego, sprawnego, że tak powiem, wdrażania tych inwestycji. Pamiętajmy, że mamy do czynienia no, ze strukturami tych wszystkich spółek IPS-e, które są no, ociężałe i nie działają w sposób jak gdyby zawsze najbardziej efektywny i sprawny. Jasne. Więc panie prezesie, bardziej chodzi o szybkość działania, aniżeli wola. Wola na pewno już jest, no bo doszło wreszcie zrozumienie, że inaczej się nie da i że to jest po prostu coś, co musimy zrobić. Panie prezesie, a w tym pierwszym półroczu 2024 roku Luneos, który buduje też swoje własne moce produkcyjne, trafił na problemy z podłączeniami? Dostał wszystkie zgody? My generalnie mamy dosyć istotny pakiet jak gdyby warunków przyłączenia, które historycznie dostaliśmy. Bardziej, gdzie są problemy, które widzimy, to jest problem tak zwanej energetyzacji. Otóż o co chodzi? Chodzi o to, że jak już mam wybudowany obiekt, to muszę go przyłączyć już wtedy fizycznie do sieci. Już warunki mam, wszystko już jest, a muszę technicznie to przyłączyć do sieci. No i wtedy te zakłady energetyczne no, działają w bardzo sposób długi, mało dynamiczny, taki opieszały i te przyłączenia fizyczne już do sieci na bazie już wydanych warunków i podpisanych umów przyłączeniowych obowiązujących trwają czasami miesiącami. I to jest jak gdyby dzisiaj największy problem, że bardzo długo przyłącza się efektywnie praktycznie źródła, które już są wybudowane, tak żeby one mogły funkcjonować i oddawać energię do sieci. A zatem nad problemami energetyki trzeba się zastanawiać i działać i z pewnością będziemy wracać do tego tematu. Zbigniew Prokopowicz, prezes Luneos, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.